Szeretettel üdvözli mindenkit. Zamek, az egyetlen magyar vár Lengyelország terület. Ez egy van, nincs több, csak ez egy. Ez az alsó tér, plac tér, vagy hogy mondjuk. Itt oda ez hotel, tu možná si vynájmeš pokoj. Itt van a szálloda, aki akar itt maradni, nem sok, csekély 150 euróért, egy éjszakára lehet itt lakni. Hétre. Van még hely? Itt ez dárnak, hát ez a Szent Andrzej kapolna, ez van. András, Andrzej, én magyar. Ostatnia właścicielka węgierska Ilona Szalamu, to ona zapraszała na odpust poddanych i tutaj się odbywa. Igen, itt mindig a bulcsút Irena Szalamon, az utolsó magyar uralkodó, vagy ona volt hivernocsik? Ona była arisztokrátkom. Ja, olyan arisztokrácia családból származott, és itt voltak minden ebben a kapolnában zajlott a bulcsút, meg itt az embereket. Po wojnie był komunizm, więc wiadomo, zostało to zamienione, zabrane. To komunista, ręce, to sajnos, elvettek, államosítottak. I dziś biblioteka. I smutno von bene o könyvtár. Ale tu chciałam taką ważną rzecz powiedzieć. Nagyon fontos dolog van meg. Że pod tą kaplicą kapolna alatt została zamordowana księżniczka samego Peru Umina. Meggyilkoltak egy hercegnő. Umina herceg, ott meggyilkolták a bottan. Ez taka właśnie ciekawa historia, że w 18. wieku van egy érdekes történet, hogy 18. században przybyła tutaj księżniczka ze swoim dzieckiem. Megérkezett ide a hercegnő, kis babával, kis gyereke. I chciała się ukryć przed Hiszpanami, którzy ich tropili. És akkor a spanyol katonák akarta ide elbújni. Ale niestety znaleźli ich. Sajnos megtalálták. Ją zabili. Leszúrták. Ale dziecko się uchowało. A kisbaba megmaradt. I teraz tak wiele ludzi by powiedziało, że to legenda. Mindenki azt mondja, hogy egy fáma, legenda, mese. Ale po II wojnie światowej. És a második háború után. Przybył prawnuk tego dziecka, co tutaj. Ide megjelent az ők dédapja ennek a gyereknek. I on miał już dokumenty. Iż volt, papírok voltak nála, minden. I zaczął szukać. Iż kereste. I znalazł pismo węzełkowe kipu. Iż akkor megtalált egy ilyen görcsös, mozogos írás, valami szerösek. I myśmy widzieli tą panią, która nas tu prowadziła. Jej ojciec był przy tym obecny. Dziś żyje tylko jeszcze jedna osoba, która... Na, most csak egyetlen egy személy él, aki... Która to może potwierdzić, nie? Która widziała to po prostu. Lat to. I to pismo węzełkowe mówiło o tym, gdzie są ukryte skarby Inków. Zamień to Inka Iraś. O, Gürcsüs. A mozog a Gürcsüs. Iraś. A Inkák. Ugyanolyan Irással volt itt is megrökült azt. I dziś w ogóle tak jest w zamku, że nie lubią o tym mówić, bo... Już nem nagyon szeretnek erről beszélni itt a várba. Bo przyjeżdżali tu różni ludzie, co chcieli szukać ugye, hát jelenkeztek utatuk, kerestek van a kincseket, meg felbajgottak van az egészet. I archeolodzy na tym wzgórzu szukali i pod tą kaplicą tam kopali dość długo, chcieli znaleźć srebrną trumnę Uminy. No most kerestek sok, várítólag ezüst koporsóval eltemetve Umina, de nem találtak. Ale niestety nie szóval. Sajnos nem találtak. Nie, to legenda. Most tylko legenda, to bajka. No i teraz ja bym pokazała tą najstarszą część zamku. To jest najstarsza. Várnak a része. Ez najstarsza, wybudowana przez Kokosa Berdzewiczego. Kokos Berdzewicz építette. Rok 1325. 1325-ban. Tutaj ta część jest, to jest zamek średni. Ez a középső rész a várnak. I to wybudowała rodzina Zapolja, z tych Zapoljów, co był król węgierski Jan. Az a Jan, magyar királynak a család építette. Thank you.
Lenielonszak, Magyarország, itt volt a határ. No, takže ja w ogóle powinnam na początku powiedzieć, że witam na dawnych górnych Węgrzech. Bo... No, úgy kellett volna üdvözölni önöket, hogy üdvözlöm a legfelsőbb magyar földön, mert itt vagyunk. Itt van. Sześć wieków, gdzie było państwo węgierskie. Hat század, do keresztul, Magyarország. No i tak może dwa słowa o Zaporze. Zapora powstała, bo były problemy, Dunajec bardzo szybko wzbierał i zalewał wioski. Azért csinálom tak ezt a duzasztó, meg Dunajec folyó. Nagyon hamarabb felszedte a vizet hegyekről, és akkor az alsó falvak, amit látszik, leüntött. I jeszcze przed drugą wojną światową. A második háború előtt. Podjęli decyzję. Ale Zaporę bardzo długo budowali, bo ona powstała na terenie Parku Narodowego Pieniny. Döntöttek, hogy csinálják egy duzasztó, de nagyon sokáig tartott az építkezés, mivel itt nemzeti park helyen van. 28 lat budowali. 28 éven keresztül csinálják. Ale jak ją otworzyli, dosłownie 3 dni, zmarzyła z tyłu, zaraz była potem powód i uratowała dużo miejsca. Itt csarobotás után, már 3 után kifizetett vizet, mert óriási árvíz lenne, megmentett. Valamint van, nagyon szegény volt, sok ember ide jött munkát keresni. Bo, przyjeżdżali do tej pani, która dawała tym ludziom tu pracę. Azért jöttek ide, meg volt egy uralkodó ennek a várnak, aki adott nekik munkát. Tak, dzisiaj sytuacja zupełnie zmieniła, bo tutaj jedna z lepszych terenów turystycznych są... De most változott az idő, mivel turizmus fejlődik, leggazdagabb kis falu, nem szegényen leggazdagabb. No i za jeziorem widać zamek Csorsztyn. Az a másik oldalán vár, az Csorsztyn vár. Jego wybudował król polski Kazimierz Wielki. O, Nagy Kázmir építette, lengyel király. A wybudował go dlatego, bo widział, że Węgrzy umacniają granicę północną. Azért építette meg észrevette, hogy a magyarok erősítenek egy kicsit a határ. Határ. U nas uważano, że takie słowo jest határ. Határ co znaczy? Granica. Határ, o proszę. Jest takie słowo. Ale zachodzę z tego wszystkiego. Aha. Ale nigdy między tymi zamkami nie było wojny. De sose nem volt konfliktus két vár közt. Ez csak egy ilyen, mondjuk most a nyelven a politikai húzás. Hát, strategis. Tak, i ostatnie nawet rodziny się przyjaźniły, że się spotykały pomimo határu. Utolsó. Családtagok nagyon összebarátkoztak, hiába volt ott a határ, sokszor találkoztak, beszélgettek. I tu jeszcze pokażę, tam jest taka miejscowość Maniowy. Ona kiedyś była cała nad Dunajcem i w związku z budową zapory musieli się wszyscy ludzie przenieść na wzgórze. Ez a falu mi ott Maniowiec. Maniowy? Maniowy. Valamikor teljesen a folyó mellett volt, de mivel megcsinálták az uzzusztó, a falu egész falu elköztettek ott a fent látszik. I druga była też gdzieś Csorsztyn, będziecie płynąć gdzieś statkiem po tym dawnym Csorsztynie, to też całość została wysiedlona, tutaj jeden żółty dom widać tam. Látszik, kiedy sárga ház, itt is volt egy falu Csorsztyn, és amikor duzosztó megcsináltak, egy ház maradt, mindenkit elköltöztettek innen. No i tutaj widać pasmo gór Gorce. Az a Gorce, Lánchegy, úgy tudják, Gorce. Jan Paweł II bardzo kochał te góry, też tu przyjeżdżał. Második Pál pápa nagyon szerette ezt a helyet. Nagyon gyakran volt itt. No, i chyba by to było tyle. Egyelőre itt ezen a részen ennyi. I teraz będziemy... Ez a pince kazamátok, hogy hívják lochy kazamátok. No i dawniej tutaj wsadzono rozbójników. Hát olyan betyárok tartottak itt, akik megfogtak itt volt ott. No i stąd się wzięła legenda, że tu między nimi drugi zbiornik. Olyan legenda van, hogy sok betyár közt ide tartottak Jánosikot is, az a híres betyár. I legenda głosi, że właśnie tu był Jánosik więziony, że on był tak silny chłopcy, to była jego głowa. On olyan erős volt, hogy on volt a feje, itt tartottak, ott voltak a kezed. I tutaj w tym małym okienkiem wycknął się, ucieknął. I akkor ezen a kis ablakon megszökött. Olyan nagy erős ember. No, ale to jest oczywiście legenda. Mindig mese. No, natomiast niektórzy przewodnicy tutaj podają, że trzeba wziąć ten palec wskazujący. Valamelyik idegen vezető, aki vezeti a csoportokat ide. Włożyć azt do mondják, hogy itt, ha ide betesz az ember az ujja. Pomyśleć trzy marzenia. Három kívánságot
Kíván, jó? A na pewno jedno się spełni. Az egy biztos, hogy meg. Három ból egy. Csak ide be kell tenni az orvosi. De csak vele. De lottózt. Ez a nagy lyuk, itt mozolás, ami Jánosik hozzá volt kötve. Azt kiszakította, és kis ablakon elmenekült. No, a tu jeszcze troszkę historii bym powiedziała, że... Jakiś történelem meg egy picit? Że na naszym terenie bardzo długo trwała pańszczyzna, aż do roku 1931. I tu byli też więzieni chłopi, którzy nie chcieli wykonywać dobrze swojej pracy. Nagyon sokáig uralkodó kihasználtak a parasztokat, és akkor ezeket a parasztokat nem teljesítettek a feladatokat, úgy el kellett adni búzán, meg termények, minden. Itt is tartottak tak, i to jest w ogóle ewenement na skalę Europy, że tak długo była pańszczyzna do roku 1931. 1931 volt az gyakorlat, hogy ide tartottak. 1931-ben lett a vége. I 4 lata temu zmarł ostatni chłop pańszczyźniany, który tu pracował. 4 lata temu utolsó porost meghalt, aki dolgozott ennek. Miał 104 lata. 104 éve. I on właśnie pamiętam tą ostatnią właścicielkę. És akkor ő emlékezte rá az utolsó várnak tulajdonosára. Nagyon rég ezt a terület, Spiš, meg az Lengyelországban határos volt. I Węgrzy szukcesywnie zaczynali zajmować te tereny. És magyarok a franként kezdtek elfoglalni ezeket a területeket, a Spiše határa, elnézést, nem a Magyarország, az a Spiše. Uh-huh. Magyarok kezdtek foglalni ezeket a területeket. I właściwie od 11. wieku Węgrzy tutaj dotarli do 14. wieku. A 11. századtól 14. századig Magyarország odáig jutottak. Magyarok. I granica volt na Dunajcu i Białka. És volt a Białka folyó, ami Białkán keresztül folyik. Az volt a határ, meg a Dunajec volt a határ. I po pierwszej wojnie światowej do Polski przyłączono tę część Spisza. Lengyelországhoz csatoltak ezt a Spisznek a része. To jest 14 wsi. Az 14 való falu. 5% Spisza. Az a 5% ennek a Spis területnek van. I w czasie II wojny światowej znów to zabrała Słowacja. A második világháború után Szlovákiához csatoltak. I po II wojnie światowej to wróciło do Polski. A második világháború után visszacsatoltak Lengyelországhoz. És akkor az visszatért Lengyelek. Ale to jest jeszcze taka ciekawa sprawa, bo są takie czerwone plamy i co to oznacza? Az a vörös foltok, mindjárt megmondja, mit jelent. Węgierski król Zygmunt Luxemburczyk. A Zygmunt Luxemburczyk, magyar király. Potrzebował pieniędzy. Kellett neki egy kis zsozsó. I pożyczył od polskiego króla. És kölcsön kérte a lengyel királytól egy kis pénz. Tak. I my się w Polsce śmiejemy, że to była raz chyba w historii Polski, gdzie Polska miała w skarbcu pieniądze. És a lengyelek nevetnek, hogy az egyetlen alkalom volt, amikor lengyel pénzt, lengyel nemzeti pénztárba voltak a pénzek, tudtak kölcsön adni. Bo to akurat było po wojnie pod Grunwaldem i krzyżacy nam zapłacili dużą taką opłatę. Akkor volt Lengyelországban nagy keresztes háború, Grunwald, 1410-ben, és akkor a lengyel hadsereg legyőzte a keresztes lovagokat, sok pénz jutott hozzá. Háború után minden, ami tartozott az ellenséghez, győztes örökülhetett. I król polski, és lengyel király, pożyczył królowi węgierskiemu, adott kölcsön magyar királynak, 37 000 kup groszy praski, valami praski grosz, pragai grosze. To było bardzo dużo. Az nagyon nagy összeg volt. I bał się, że mu nie odda król węgierski. Kérdés, hogy nem kapja vissza. Dlatego król węgierski dał mu zastaw. I Polska... És akkor adta neki zálogot. Taki depozyt. A, zálog. Dał mu właśnie te 16 miast. És akkor 16 város, mint jelzálog, átadta lengyel királynak. I te ziemie były bardzo długo przy Polsce, bo do roku 1769 ezeket a területek lengyel területek voltak. I zajęła je Austria. Utána az Ausztria lefoglalta. Tak, bo Austria zagarnęła również tereny polskie. Austria nem csak a magyar
területek, hanem lengyel területek is. Także nigdy te pieniądze nie zostały zwrócone. Úgyhogy sose kapott vissza lengyel kire. És ezt mondom, dúzsi teraz, nie? Na, az a lényeg, hogy minden várban van egy kút. Hát ugye víz kell, ívó víz kell. No, itt azt tudja már 60,5 metra. Ez a kútnak a mélysége 6,5 méter. Nagyon nehéz volt ezt a kútot megcsinálni, mivel sziklán. A zanim nie było studni, to była to po prostu cysterna, czyli taka prawda, pomieszczenie, gdzie ta woda się po prostu deszczówka ściekała. Potem był mekut, był ten jeden hej, ahol był ten jeden víztározó, ami esővizet gyűjtötte meg, és akkor onnan lehetett használni. No i teraz muszę powiedzieć, że tu każdy przewodnik w zamku opowiada o czymś, co nie było, nigdy się tu nie wydarzyło. Minden idegen vezető mindig azt szokott mondani is, ami itt nem történt. Także powinnam i ja powiedzieć. Ő neki is kötelesség elmondani azt, ami nem szereti, de elmondja. Bo było tak, że w latach 70. kręcono tu film Wakacje z duchami. W 70. években forgott tak a film o szellem wakacjach. I tam występowała Brunhilda. I szut szerepelt egy Brunhilda nevű. To była pani na zamku. Egy várlakó volt. Brunhilda, mindig elfelejtem ezt a nevet. I któryście się domagali i w końcu przewodnicy zaczęli to oprowadzać i dziś jest przebojem, hitem na zamku, że musi to być powiedziane. És most mindenki követeli, hogy ezt a história mondja el mindenki, hát vagy igaz, vagy nem igaz, ő az elmondja. És akkor úgy történt az egész. No, było takie małżeństwo bardzo kutliwe tu na zamku. Volt egy ilyen házas pár, nagyon-nagyon veszekedtek minden nap. No i pewnego dnia ta żona tego... Valamik napon, a felesége... Była zła na swojego męża. Nagyon mérges volt az urára. Pojechał na polowanie, ją zostawił. Elment vodászni, itt hagyta egyedül, ha persze nem lehet. I ze złości wzięła jego vázę, którą bardzo lubił. És akkor egy volt egy nagy váza, nagy kedvenc váza. I ją rozbiła. És összetörte. I ten jak się wkurzył. És akkor felkapta a vizet az úriember. Tak, ją tu wziął w kibicz, no. Megfogta a derekát. I tam przez to okno, co jest zamurowane. Ez volt egy ilyen oblak, ami most le van csinálva, itt a helyen van csak. Bedobta a kutba. 60 méter is színű. Ale następnego dnia... És a másnap nagyon szomorú lett, megváltozta a tesztet. Zsáros ez zrobiło, co nagyon sajnálta. Podszedł do tej studni. Ide, gyűjt a kuthoz. I woła, Brunhildo. És kiabál neki, Brunhilda. Przebacz mi. Bocsáss meg. I nagle słyszy głos. I szuka hoja wisa. Mandia woloki lentrul. I ten głos mówi, przebaczam ci, Bolesławie, łysy. Megbocsájtam neked kopos Bolesław. A ty sobie, czemu łysy? Mier kopos. Gdzieńczy hoja wol. Ja miał najpiękniejszą fryzurę tak w całej regionie. Fryzura wol to regionowo, gdzie hat? No i patrzy do lustra za chwilę. Nie tu kurbe. I nie ma ani jednego włosa na wolę. Hoja, nie. I mówią tu tak, że jak któryś z panów, ma coś valaki, na sercu, valakinek, valami jeden rossz, valami dolog bántja szíveczke, i spojrzy tam, és ő belenézi a kutba, to rano się zbudzi bez głosu. És akkor reggel kopasz lesz. Thank you.
Dobra.